To właśnie tutaj, przy ulicy Kościelnej w Ustroniu, od miesiąca swoją siedzibę ma Muzeum Motocykli Zabytkowych Rdzawe Diamenty. Przenieśliśmy muzeum z małej klitki, teraz tutaj jest już elegancko. Można fajnie pokazać te motocykle, że już z każdej strony praktycznie można go obejrzeć. No i co ciekawego, większe grupy osób mogą wchodzić, nie? Przy obecnej pandemii, to elegancko jest, 400 metrów, także towarzystwo może się rozbiec. No właśnie, w jakich godzinach, w jakich dniach można Was tutaj odwiedzać? No jesteśmy od wtorku do niedzieli, od 11 do 17, 18. Co my tutaj w tym muzeum możemy zobaczyć? Cała otoczka do motocykli, szyldy reklamowe stare z lat 20., 30., no i powojenne, tak samo się fajne rzeczy trafiają. Generalnie różne fajne starocie, które związane są w jakiś sposób, mniejszy czy większy, z motoryzacją. No czy te motocykle na chodzie, czy można jeszcze jakoś je wykorzystać? 20-25% jest palących, tam jeżdżących, a nad resztą trzeba jeszcze popracować. Rdzawe Diamenty to nie tylko motocykle. Zobaczyć możemy tutaj również rowery, a nawet samolot. Samolot Hansa Brandenburg C1. Zbudowaliśmy kopię, replikę tego samolotu na stulecie odzyskania niepodległości. Jest to Hansa Brandenburg C1, samolot, na którym lotnictwo polskie wykonało pierwszy lot bojowy w 18 roku w Lwowie. No i właśnie brał udział w walkach o Lwów, potem w 20 roku właśnie rozbił się, zginął ten pilot w bitwie w 20 roku z Rosjanami. No i to takie, wyszła fajna całkiem replika, kupa zabawy, wróciliśmy technikom tak, jak to było robione faktycznie 100 lat temu. No tak, żeby to latało, to pół roku roboty i myślę, że to może latać. No skąd w ogóle to zainteresowanie? No to zbiór naprawdę bardzo bogaty. Jak to tam się wszystko zmieściło w tym starym miejscu, to nie wiem. Robi to wrażenie, no to chyba trochę lat było tego zbierania. No 30 lat w sumie kolekcjonerstwa, upychania tego po piwnicach najczęściej, bo miejsca nie było. No i tą metodą, jak upychaliśmy już w tych piwnicach, to już jakąś taką pewną systematykę się umiało złapać. Czyli myk, 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 myk i w takim małym pomieszczeniu 10 motocykli stoi. No my się znamy z wjazdu na Równicę. To pan tutaj sobie korzysta z tych jakichś motocykli? Co roku jakimś innym wjeżdża na tą Równicę? Na Równicę generalnie wjeżdżamy radzieckimi motocyklami. No mam takiego sztandarowego MW750. Wjeżdża już 15, w tym może się 16 uda wjechać w przyszłym roku. To co, czasem jak jest inna pogoda, jakaś taka lżejsza, no to wiadomo, się wyciąga to, co tam jedzie, jest ubezpieczone i dopuszczone do ruchu, także to w ten sposób wygląda, nie? W czasach pandemii będzie jakiś wjazd na Równicę, coś planujecie w najbliższym czasie, czy po prostu zapraszamy tutaj do muzeum? No ja myślę, że w lutym uda się powtórzyć, to będzie teraz 16. pielgrzymka na Równicę, także myślę, że się uda. Czyli co, zapraszamy też i na Równicę, i tutaj do muzeum. Zapraszam serdecznie.